Była to pierwsza edycja konkursu PZU Run Photo, dlatego bardzo nas cieszy, że wpłynęło tak dużo prac, ponad 500 prac. Poziom tych prac był zróżnicowany od, powiedziałbym, takich ujęć banalnych, które opowiadają historię poszczególnych biegaczy, po ujęcia naprawdę wybitne, do których naprawdę trzeba było niezwykłej wyobraźni, żeby takie zdjęcia zrobić. Myślę, że finałowa dziesiątka odzwierciedlała ocenę estetyczną i techniczną całego jury, a finałowa trójka laureatów w pełni potwierdza to, że to był dobry konkurs, dobry pomysł, ponieważ są to prace na bardzo wysokim poziomie, także bardzo się cieszymy, że mogliśmy być partnerem tego konkursu. Na zdjęciu można zobaczyć Ryszarda Kałaczyńskiego, jest to rolnik z niewielkiej wsi Bitunia koło Bydgoszczy. Rolnik, który postanowił sobie w zeszłym roku, że w ciągu 366 dni przebiegnie 366 maratonów, no i dokonał tego przebiegu. Wyglądało to w ten sposób, że on biegał 6 razy dziennie dookoła wsi, to dawało ponad 42 km trasy maratonu. Ryszard jest o tyle ciekawą postacią, że on dokonał tego wyczynu właściwie bez zaplecza medycznego, technicznego. On zawsze mówi, że najlepiej mu się biega nie na odżywkach, tylko na wieprzowinie i na ziemniakach. Zdjęcie zostało wykonane na drugiej edycji biegu Granią Tatr. I jest to jedno ze zdjęć, których tworzenie jest bardzo dużą przyjemnością, bo wiąże się po prostu z chodzeniem po górach i fotografowaniem ludzi, którzy tam biegają, którzy dokonują rzeczy bardzo trudnych i dla wielu ekstremalnych. Dla mnie to zdjęcie jest takim połączeniem piękna natury właśnie z pasją biegania. Nadeszło około 400 prac i troszkę miały, tak jak bieganie, charakter masowy, to znaczy bardzo łatwo odróżnić można było zdjęcia wykonane przez fotografów profesjonalistów od zdjęć amatorskich, w których zrobienie uczestnicy włożyli serce, ale niestety w konfrontacji ze zdjęciami profesjonalnymi nie miały szans. Nie wiem, czy to nie jest jakiś pomysł, nie mógłby z tego powstać, na to, żeby jakoś w przyszłości rozdzielić, żeby ludzie mogli się zdeklarować, kto jest profesjonalistą, a kto jest amatorem.